Skąd się robi, wiesz? Nie, ja robię to, że mam takie i zobaczycie, że wiesz, co to takie. Widzisz, tylko ja ci powiem tak, jak ja chcę... Nie chcesz, żebym ci uciął łokcie, kawałek czy czegoś takiego, prawda? Cię wkurzy. Właśnie, rób ładne zdjęcie. No dobra, tylko mówię, że musimy mieć... Musicie to bierzemy. Cię... Jak coś się wyjdzie, to... Nie, no wykazuj... To dostaniesz ranie, to dobra? Znaczy nie jest prześwietlona, patrzę. O, teraz. I zaraz wyjdziemy do tego i to wszystko rozpierdolimy. Nie, z czemu. Aha, o, przepraszam. Może ja nie będę tego robić. Będę tutaj psuć tego. Ej, ale to ja zrobiłam źle. Oddaj to. Bo my powinnyśmy w ogóle, teraz jesteśmy tak mega oddalone, ja myślałam, że będziemy tak bliżej do siebie jakby ten, ale chyba może na razie zróbmy tak, jak bo jesteśmy i zobaczymy, jak to wygląda. No pewnie, pewnie wyjebamy. Nie, bo tak to było. Ja akurat ten, tak ogólnie, no to wiesz, nie jestem zazdrosną, jestem sobą. Ale żarcik można walczyć. Tak, żartować z tego i udawać zazdrosną, bo nie jestem. Włoski tutaj, z tej strony, sobie wygładź. Nie, od wanny, tak, o tam, tak właśnie ci. Dobra, możemy? Teraz. Tak. Od góry? No, co? Od nie. Góry. Nie, rób teraz tak z boku, jak przed chwilą, tylko ja tutaj się dopasuję do jej pozy i... Okay. Możesz aparat nie tak, tylko bardziej tak, wzdłuż nas. Wiem, ale muszę to zrobić. No dobra, to rób te zdjęcia, bo już nam się nie chce czekać. No ja tam muszę dobrze mówić. A nie bolało się tam od tej strony naszych twarzy dać tam tej lampy? Co ona tam robi? To tu powinno odbijać od tyłu, a tutaj będą nasze twarze. Tu ta lampa główna powinna być. Czemu krzyczysz na marcinę? Dobrze, to chcesz to poczekać. Dobrze, Marcin. Był inny zamysł, kompletnie. Nie, bo my już na tyle się znamy, że on wie, że jak ja mówię takim tonem, to może za kogoś innego przyjdzie. Ja widzieliście tego TikToka, no? Że kiedy pokłóciłaś się z chłopakiem i poskarżyć się ze swojej mamy, ale on już tam jest? Nie? Nie. Nie, bo ogólnie Marcin mówi, że na jakichś planach, czy właśnie na film kręcimy, czy coś, no to ja jestem taka ostra. Bo ja tak właśnie mówię to, co... Się nie da podniesić. No, no to pewnie też, no ja rozumiem też to, że nie wiem, jesteś w ferworze zadań i tak, tak dalej. Pewnie ze swojego chłopaka tak samo. No, bo jak już masz właśnie takie do zrealizowania coś, no to... Uda. Ja nie mam czasu też być miła, ja muszę po prostu proste komendy wydawać. Tak właśnie, jak kręcimy film, to dlatego właśnie musi z tabletki grać, bo on by się na dumę opada, jak chcesz. Zawsze mówi, że ja nie mogę go stresować podczas kręcenia filmu, ale to się chyba nie da. Bo ja tylko coś powiem... A wyobraź sobie, jakbyś miała mieć odgaz w trakcie stresu. No nie dałabyś rady. Ciężko. No ja wiem. A nie próbowałem zmienić usposobienia z tabletki? No to właśnie kurwa nie da się. No bo dla mnie to nie jest... Ja się nie czuję. Zmień to. Zmień to. Właśnie... Marcin, ale jak ja zmień... No to on będzie kurwa polemizował. Nie no, ja nie słyszę u siebie, żebym właśnie ten, ale jak mówię, dobra, teraz to światło ma być tak, no to dla niego już jest kurtyzol, już pijam. Ale spoko, stresuj facetów, bo podobno wtedy się przywiązują bardziej. Naprawdę? Takie badania były tutaj? No, że generalnie, że kobiety się przywiązują przez oksytocynę, czyli jak się przytulamy, tak. Uprawiamy seks i tak dalej, a facet się przywiązują przez właśnie inny hormon, który się wydziela.
teraz właśnie równoczy się z kortyzolem. No bo coś tak jest, że jak na faceta jesteś jak mamusia taka najlepsza na świecie i w ogóle wszystko mu gotujesz, podasz i się nim zaopiekujesz, to prowadzi... Bezstresowe wychowanie faceta. No, to cię rzuci. Nie jest dobry, widzisz odcinek? Ja wiem, bo w sumie racja, tak. Zaraz, dziewczyny, które... racja? Właśnie. Ja w sumie te laski, które takie nie były terroryki, z którymi nie kłóciłem się, to rzeczywiście tak zostawiałem, tak gdzieś to przenikało, a z tymi, które były zazdrosne i jakieś kłótliwe baby takie, to siedziałem. Kłótliwe baby. No tak, no akurat jego historia związków to pokazuje, że on w ogóle lubi takie właśnie... Dostać manto. Tak. Już jest praktycznie. A tego nie wiecie, bliżej tego nie potrzeba? Bo to masz bliżej. Co bliżej? No bliżej to dać. Okay. Możesz już ten... To było toksyczne? Widzisz, byłam miła i kurwa co bliżej. Dwa razy byłaś, Tak, i ty się mnie pytasz, czy ja bym miała bardziej bliższego tonu. A powiedziałam takim tonem, to od razu skumał, nie? No. Już tego nie Dobra, posłuchaj, masz teraz być artystą. I po prostu ujmij nasze piękno w tej wannie. A wanna startują, no dobra. Kurwa, nie mów tak, my jesteśmy tu zajebiste i proszę cię. Sorry, jak właśnie ciebie dobrze czy coś, bo wiesz jak to z tej wannie, więc ogólnie, żeby było to powiedziane, że może coś się zdarzyć, tak jak przed chwilą. Ja będę tak nad nią, a ty będziesz od dupy strony, o. Aha, kurwa tak chcesz? Tak. Ja się przesunę tutaj. Chodź teraz stąd rób. Stąd Macinek, stąd. Tu mam szansę. No co chcesz? Nic się nie stąd. Stąd gdzie patrzę. Co jest stąd? No. Dobra, tutaj chyba taką głupawkę po prostu z nas polewa. Ale żeby też jej było widać. No tak, tak. O, tak. Teraz ładnie. I troszkę z góry, żeby było widać też tutaj kwiatki. Pan nie jest okej. Okay. Już robię to? Tak. Ale ogólnie powiem tak, szczerze, dobrze to wygląda tylko z góry, no bo tak to... Marcinku, wyluzuj się i spokojnie, podejdź duszę artysty w sobie. Dobrze, siecie zajebać. Marcinku, wyluzuj się, kurwa. Możesz przyjść? Co mam robić? Stać i pomagać. Masz być pomocnikiem. Pracownik roku, na którego trzeba czekać 4 godziny. Wiosna i zimowa w czapkach. Już właśnie lato prawie. Witamy widzów. Mamy do zrobienia trochę roboty. Tylko nie wiem też dokładnie jak. Jesteś tutaj pomocnikiem, więc nie musisz wiedzieć. Aha, dobra. Pomocnik, ale... ma się słuchać szefa. No dobra, to mamy tak, tutaj do zdjęcia te deski, prawda? Tak. No i potem musimy zamontować takie pale, które i na nich będzie siatka, żeby kot się nie wdrapywał po tym palu na górę. Tak jak w zoo. No tak, dokładnie. Co, gotowy jest pracownik? Tak. Dobra. Pięknie. To jest, uwaga, ciężkie. I to jest pracownik. O kurde. To jest właśnie to, co dzieje się. Uciekinier. To jest powód, dla którego robimy to, co robimy. No i co? Zobacz. Kurwa. Ale tak, no bo teraz tamten jest zabrany. Staszka! Dobra, ogarnij te koty i dopiero wtedy. Ja idę już po tamto. Jaki niesporny kot. Musisz zejść. Ładnie to tak? Teraz się dobrze. Tutaj obok stoi albo tu z tyłu. Co mam robić? Nic, ładnie wyglądać. Ej! Chcesz odpalić? Nie. No dawaj, spróbuj. Chodź. No. To musisz tak. Hamulec sidła. Trzymasz tu nóżko i bierzesz tak. Ciąg. Dawaj. No. Wyciągnę? Tak. No.
Kurwa, ale się staram, no nie? To się wytnie wszystko. Showtime! Kurwa, od razu. Paluszki takie z ziarnami, kabanosy wegańskie, chrupki i trochę owocków. Czyli to ogólnie co było? Wszystko co było, resztki jakieś, wszystko wzięłam i powstał taki piękny talerz. No dobrze, to co, nakarmić ciebie? Tak. Kiwi, proszę. Ale nie śnij mi palców. To dla mrówek. Czyste. To nie ma nic. Rozumiem, że to jest żart. To nie był żart? Nie. Serio, dałeś mi... Najpierw ci spadło na... trawę. Ale nic nie było, potem, bo było w powietrzu. Potem to oplułeś i chciałeś mi to dać? Oplułem? Dmuchnąłem w to. Ja to dmuchnąłem, takie ziarenko po piasku. Typowy Marcinek. Leci ci z buzi. Ja jestem mężczyzną. No weź. No co? Chcesz buzi? Nie. Dobra, to co ja mam robić? Tu są takie małe śrubeczki. Mhm. Zobacz, czy tam są. No. Takie złote. Będziesz mi podawać, dobrze? Okay. A ja będę to przykręcać. Dobra. To jest ciężkie, czy nie ciężkie? Nie. No nie, kurwa, bo gindzej by. Co? Coś zrobiłam źle? Tak, za mocno. Tak nie można piłować, bo wtedy gwint tam w tej płycie. Jezu, no. Wszystko robię za mocno. Mogę się napić piwa? Na budowie się nie pije. Właśnie się pije przecież. Bo ja już się zmęczyłam na tej budowie i bym napiła się piwka. Napić, Dobrze, żartowałam. Tak naprawdę to nie piłam piwa bardzo dawno. Nie pamiętam, kiedy ostatni raz piłam piwo, ale ostatnio zaszalałam w markecie i stwierdziłam, że kupię jedno piwo. Właściwie jedno alkoholowe i dwa bezalkoholowe. I chcę spróbować. A tak ogólnie to mega... Mega mi się nudzi tutaj. Nic mi się nie chce. To jest rozrywka. Ale to jest tak nudno, że ja zaraz zasnę. Okej. Rozumiem, że takie coś i takie coś. Dwa srebrne długie. No, a srebrnych nie ma długich, są tylko krótkie. To są długie. Okej. Test najnowszych zabezpieczeń. Kto tu wygra? My czy ta marka? O kurde, jest ciężko. O kurde.
To ty się może zdejmij. Zdejmij ją, bo ona nie wie, co ma zrobić. Hej, witam was, kochani. Jedziemy właśnie na zakupy do Auchan. I nie tylko. Potrzebujemy kupić parę ważnych i mniej ważnych rzeczy. Ale musimy chyba na chwilę zatrzymać się gdzieś, bo coś się stało Marcinkowi. Więc zejdziemy jeszcze szybko na taki nasz zaprzyjaźniony parking. Mieliśmy takie dzisiaj dość słabe humory, ale teraz kolejne są zajebiste. Prawda, Marcinek? Tak. Powiedz coś. Ja nie będę pokazywała, co się dzieje tam na dole, na spodenkach, ale chyba będę musiała iść kupić jakieś dresy, zanim wejdziemy do sklepu. Tak. No dobrze. No to jedźmy. Czekaj, nie mogę, muszę chłonąć. Takie emocje, tak. Ci towarzyszą. A powiedz mi, Marcinie, jak się czujesz? No, czuję się wyluzowany. A, wyluzowany i szczęśliwy? Mhm. No widać w dubie. No więc, najpierw musimy teraz kupić jakieś spodnie, a Marcin zostanie w samochodzie, bo nie może tak wyjść, bo jego całe spodenki są totalnie zaplamione, a potem pójdziemy zjeść jakiegoś pulpeta do Ikei. No i co? Zajebiste życie. Koniec. Pulpet na obiad. Wegański. No nie? Tak wychillowane, że... Byłem wkurwiony, ale już jestem szczęśliwy. No i dobrze. Wszystko mnie wkurwiało. Teraz na nic nie zwracam uwagi. To są same pozytywne rzeczy. Misja polega na tym, żeby znaleźć jakieś spodnie. Nie będę na niego wydawała dużo pieniędzy, no bo bez przesady. Pomysł jest następujący. Biorę jedne spodenki pełne cringe'u i wkręcę go, że to są właśnie spodnie, które jemu wybrałam. Ale kupię jeszcze drugie normalne. W torbie mam spodenki cringe'u, a drugie spodenki mam w plecaku. Najpierw tam te, które są w torbie i zobaczymy, co nam to powie. Mam! Co? Słodkie są! Co, nie podobają ci się? Tak? Będziesz nosił? Kaczuszki. A tobie się podobają? Będziesz nosił nowe kaczuszki. Co? No pasuje do ciebie, bo sam jesteś jak taka kaczuszka. Bo jesteś bardzo podobny do takiej kaczuszki. Kurwa, jaki fajne? Fajne, bardzo, dziękuję kochanie. O, słodki tak, jesteś. Tak, to mi się podobają. Bardzo mi się podoba. Ja tu coś się skrzyma. Ojej. Mam sen. No dobra, to co, ubierasz? No tak, ale nie tu, tylko w podziemnym tam. No dobra, ale co, ty pojebany jesteś? Takie kaczuszki ci się podobają? No, a czemu nie? Pojebało ciebie? Człowieku, co, ty byś chodził w czymś takim? No tak. Tutaj są twoje spodenki, ty durniu. Ale to ty kupiłaś mi też, tak? Te wzięłam na chwilę, zaraz je zwracam. Przecież są zjebane. Co ty byś chciał chodzić w taki kaczusz? Słodziaku mój. Ale jak ci się podobają, to muszę je zostawić. Takie, no takie kurwa zwykłe. To te ci się nie podobają? Ładne są te właśnie czerwone, podobne do tych, co masz na sobie teraz, masz czerwone. No ale te fajne były kaczuszki. To te kaczuszki ci się bardziej podobają? Ja wiem. Czymś bym się wyróżniał. Oczekiwałam, że się wkurzysz czy coś. Dobra. Słodziaku mój. Co ja mam z nim? Dobra, rozbieraj się. Ja tu będziesz? Nie. A gdzie? Nie. A gdzie się przebierzesz? Ja tutaj ludzi widzę, ja muszę wyczerpać. Co? Takie rzeczy? Ale jak to? No musisz teraz się tu przebrać. Takie tu mam spleśniałe. A gdzie ty pójdziesz się przebrać? Podziemny parking tam wjadę i tam się przebiorę. Tutaj nikt nie widzi, tu nikt nie patrzy. Widzisz tu jakichś ludzi? Ja nie widzę tu żadnych ale ludzi. Ale wchodzą co chwilę, przepraszam. Ale poczekaj, ja stanę tu na czatach i będę ci mówiła, czy ktoś idzie. Albo będę mówiła, przepraszam, czy może pani nie przychodzi tędy? Nie możemy zaraz tam? Bo tutaj po prostu dzieją się rzeczy.
To zamknij drzwi, kurwa. Kurwa, ale jest gorąco. Tutaj masz, co to masz tak nagrzane? Weź to, otwórz bardziej to okno. Mam ochotę. Na co? Wiesz na co? O kurwa. Ja pierdolę, ludzie, to jest seksoholizm, to się leczy. To się leczy, rozumiesz, że trzeba ciebie poddać terapii? Jakiej? No, terapii leczniczej, no. To ty mnie zniszczyłaś. To nie ja ciebie zniszczyłam, to nieprawda. Przebieraj się i zapomnij o jakimkolwiek... Nie powiem nawet czym. Bo nie chcę tego słowa wywoływać. No i co? No i co ty robisz? Nic. Kurwa, chowaj to. Co ty jesteś, jakiś w ogóle już odjechany, zboczony? Nie. Ja pierdolę. Ale to nie jest chore, trochę ci się to nie wydaje? Możesz przebrać spodenki? Co za ekshibicjonista, co za... Ej, kurwa, co... Co ja odpierdalam? Wiesz, jak ty wyglądasz? Jak? I ja to wstawiam na YouTube'a, nie będziesz, że nie wstawiasz, bo ja to źle wyglądam. Chodź, idziemy na klopsa do Ikei, dawaj. Przebierasz się czy nie? Jak mnie pocałuję? Otwórz to, bo mi gorąco! Ratunku! A! Dobra, to wypiekłowicznic, ale... Co? Pocałuj. Pocałuj? Nie będę cię teraz całować. No, ubieraj te... Przebieraj, tu nie ma ludzi, człowieku, dawaj. Już, dobra, kurwa, bo już się zgrzałem, czekaj. To zdejmij tą Miałem kurtkę. Sen, rozumiesz? Jaki sen? O czym znowu? Zdejmij tą kurtkę. Jak ty wyglądasz, człowieku? Co się z tobą stało? Co ten seks robi z ludźmi? Ja pierdolę. Właśnie tak mówią, że te gwiazdy porno to takie wyniszczone i tak dalej. No to właśnie mamy tutaj tego obraz. Teraz coś kurwa podejdzie i pomyśli, że to najebane albo naćpane w tym samochodzie. Ale wiesz, że tak wyglądasz? Wyglądasz dosłownie jak jakiś najebany, naćpany, rozjebany. Dobra, już. Zdejmujemy spodnie. Najpierw kurtkę, bo ci za gorąco jest. Musisz trochę ochłonąć. No przebieraj. No przebieraj się! Zujesz tutaj, ale się nie przebierzesz spodem. Dobra. Co ty chcesz mi tutaj, co zrobić? Nie, nie. Nie ma takiej opcji. Ja pierdolę. Ja nie dowracam tych zakupów. Co się ze mną dzieje? Dobra, możesz, ale nikt nie patrzy. Jak przebierasz spodenki, to jest coś normalnego. Gdybyśmy tutaj... No to nieważne, czy stoi ci, czy nie, ale przebierasz spodenki, to trwa chwilę i to nie jest nic złego. Gorzej, jak tutaj wyjmujesz, to już jest nie na miejscu. Ale ty dlaczego nie ubierasz pod spodenki majtek? Tak po prostu zakładasz spodenki i bez majtek? Tak. Czemu? No i co, dobre spodenki, fajne? Jakieś takie z niskim krokiem. Poproszę klapsy. No. To chodź, jedziemy. Czekaj, kurwa. No ale co? No to jedziesz do Ikei i ten, ci się zrobi trochę lepiej, no. Bo ja jestem bardzo głodna. I jak się czujesz już lepiej? Ochłonąłeś trochę? Nie, jakiś taki... Jestem ochłonięty, ale czuję się... Cały czas jesteś na seksualnym haju? Tak. Bardzo. Jak wygląda burger wegański w Ikei? Ja muszę jeść, bo nie wiem. Wygląda w porządku. Smacznego. Znaleźliśmy lody wegańskie. Po 2 złote. A i to... Tyle. I to tyle? Może troszkę nieatrakcyjnie wygląda, szczerze mówiąc. Mogę spróbować? No. Na pewno wegański? Tak. No, okej. Okay. Dobre? Woda z czekolady. No, woda taka z czekolady. Pomóż mi zjeść tego loda obleśnego. Jesteś z Warszawy? Tak. No, nie, pod Warszawy. A jak właśnie nie? Smolik. Chyba skądś się znam. Już z pomarańczowej strony? Kolega mi opowiadał. Sama nie oglądam takich rzeczy. Ktoś się game. Pokaże, jak wpadniesz do mnie. Oglądamy razem. Teraz trzeba się totalnie ogarnąć. Totalnie ogarnijmy się. Poniósł nas dzisiaj trochę melanż. Ale musimy się to skupić. Musi, ten musi.
musimy się skupić na zakupach i musimy zrobić zakupy. Musimy kupić wszystko, czego potrzebujemy i nie możemy po prostu zapomnieć o niczym. Okej? Okay? Okej. Okay. Jesteś trzeźwy? Nie. Na umyśle? Nie. Czemu? Wiesz. Jesteśmy już po zakupach. Ogólnie to nie chciało nam się nagrywać nic w trakcie zakupów, bo już byliśmy tacy zmęczeni, że no nie mieliśmy w ogóle weny do tego. No więc spierdalamy do domu. Taką rzecz, co kupiłam tak naprawdę dziwną, to jakoś strasznie dużo alkoholu kupiłam. Nie wiem, aż się martwię o siebie, nie wiem, co się ze mną dzieje, ale to ogólnie ma być zapas na no jakiś tam dłuższy czas, no wiadomo. Nie no, lato się zrobiło, taka wiosna, lato. Bardziej jest teraz wiosna, lato, więc większa jest ochota na jakieś takie, na zimnego drinka, czy na jakieś lampkę zimnego prosecco, czy coś. Aż po prostu, nie wiem, ale myślałam, że ty coś skomentujesz w ogóle, że ja biorę tyle alkoholu. Nie, jak ty się przyzwyczaiłeś, jak ja zawsze biorę tylko jedno wino i mi ono starcza na miesiąc. Nieprawda. No dobra, w każdym razie nie wiem, zmęczona jestem tymi zakupami. Ale co? No. Ale ej, opadł ci chociaż przy tych zakupach? Tak. Weź mi to, pomóż ładować. Nie, ja teraz będę nagrywać, jak ty to ładnie pakujesz. Tego to nie wiem, czy uniesiesz. Tego nie uniesiesz. O Jezus, to jest tak ciężkie. Ja nie wiem, jak ty to uniosłeś. A ty jak uniosłaś? Też musiałaś to unieść chyba, co nie? No żartuję. Dobra.